ostatniej chwili, Czesław Kur nie żyje. Informujemy o śmierci wielkiej ikony. Media obiegły informacje o śmierci Czesława Kura. W oświadczeniu podkreślono, że odeszła prawdziwa ikona. Był jednym z pierwszych w tej dyscyplinie. Polski sport jest pogrążony w głębokiej żałobie, żal wyrażany jest w poruszających kondolencjach. Taka strata boli. Nie żyje Czesław Kur. Sportowiec zmarł w wieku 81 lat. Czesław Kur był dwukrotnym medalistą Mistrzostw Europy w judo. Jego sukcesy były inspiracją dla kolejnych adeptów tej sztuki walki. Przykre informacje przekazał Polski Związek tej dyscypliny, podkreślając dokonania mężczyzny. Droga rodzino judo, z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci wielkiej ikony, wspaniałego trenera, oddanego przyjaciela, wspierającego tatę i kochającego rodzinę człowieka, Czesława Kura. Był jednym z prekursorów judo w Polsce. W ciągu swojego życia pokonał wszystkie szczeble w judo. Był zawodnikiem, trenerem i mentorem dla kolejnych pokoleń. W 2020 roku nadano mu stopień 8 dan, czytamy. Czesław Kur miał na koncie wiele sukcesów. Jak czytamy w publikacji Polskiego Związku Judo, urodzony w Łapach Czesław Kur miał na swoim koncie wiele spektakularnych sukcesów. Był związany między innymi z Gwardią Koszalin i Wybrzeżem Gdańsk, gdzie trenował go Ryszard Zieniawa. Występował przede wszystkim w kategorii 70 kg, zdobywając w latach 1968 i 1969 brązowe medale w Mistrzostwach Europy. Od połowy lat 70. ubiegłego wieku Czesław Kur obejmował funkcję trenera, przygotowując kolejne pokolenia judoków do zmagań sportowych. Tę część kariery rozpoczął w TS Olimpii Poznań, w 2011 roku związał się z sekcją AZSAWF Poznań. Odpowiadał również za jej założenie. Jego olbrzymia pasja zaowocowała kolejnymi sukcesami jego podopiecznych. Kondolencje po śmierci Czesława Kura. Pod publikacją w mediach społecznościowych, informującą o śmierci 81-letniego judoki, pojawiło się wiele kondolencji. Osoby związane z tą dyscypliną sportową odczuły stratę słynnego Czesława Kura, który był jednym z prekursorów tej dyscypliny w Polsce. Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim, spoczywaj w spokoju, amen. Wyrazy współczucia MKS Wilki Wilkowice. Był moim trenerem w latach 70. w GKS Wybrzeże Gdańsk. Żegnaj Koko. Czesław Kur, wielki zawodnik, wielki trener. Na ten moment nie poinformowano o dacie i miejscu ostatniego pożegnania Czesława Kura. Na szczegóły będziemy musieli jeszcze zaczekać. W wydarzeniu z pewnością weźmie udział rzesza fanów sportów walki, którzy zechcą pożegnać ikonę swojej dziedziny.